Pa Bogu. Dzięki Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, tak jak brat tutaj wcześniej czytał, Artemida Efeska, to wiecie, ostatnio też byliśmy w sumie świadkiem takiej Artemidy. Myśmy wracali ze zgromadzenia. Chyba nie ze zgromadzenia, tylko nawet gdzieś ze sklepu wracaliśmy i szła pielgrzymka, i to nasza pieśń, którą śpiewamy. Śpiewamy Jezus o poranku, Jezus i w południe. To tak była fajnie przekształcona i śpiewali właśnie o Artemidzie Efeskiej. Tak dostosowali, tak pomyślałem sobie, że tak jak dokładnie wcześniej walczyli, tak i dzisiaj walczą dokładnie o to samo. A tu chodzi o to, żeby żyć dla Jezusa, kochać Go, dać Mu się uratować, bo przecież jeżeli dzisiaj bym zadał pytanie dla ludzi wierzących, jakikolwiek, zadałbym pytanie, kto umarł za Twoje grzechy, to jasno by każdy umiał wskazać, że za moje grzechy umarł Jezus Chrystus. Do kogo powinienem dzisiaj czcić? Do kogo powinienem dzisiaj należeć? Powinienem należeć do Jezusa Chrystusa. I to jest tak ważne, bracie i siostro, dla mnie i dla Ciebie, żeby to nie straciło w moim sercu tej wartości, w Twoim, żebyśmy wiedzieli, po co On przyszedł i po co mnie i Ciebie powoływał. Po to, abyśmy z Nim żyli. Żebyśmy byli dla Niego. Wiecie, chwała Bogu za to. Dzięki Bogu za to, że mamy Jezusa Chrystusa. Ja bym chciał też z Dziejów Apostolskich, z 17 rozdziału, przeczytać. Siedemnasty rozdział. I tutaj czytamy tą mowę naszego brata Pawła na Areopagu, jak on mówi do nich o Bogu. Jak mówi do nich o tym, który może zbawić, o tym, który może uratować, o tym, który wyznaczył wszystko, dał to, co potrzebne, a człowiek nie chce go przyjąć. I wiecie, tutaj chciałbym z tego, żeby nie czytać całe, to chciałbym, żebyśmy przeczytali od 31 wersetu, kiedy tutaj już doszedł do tego momentu nasz brat. I tutaj czytamy, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie. Przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy Cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Czytamy tutaj słowa, kiedy to nasz brat dochodzi do tego decydującego momentu, do tego wspaniałego momentu, kiedy mówi im o Jezusie Chrystusie, który został wzbudzony z martwych. I kiedy Jezus został wskrzeszony z martwych, my wraz z Nim zostaliśmy z martwych wzbudzeni. Abyśmy już nie żyli tak, jak żyliśmy wcześniej, abyśmy jako nowe stworzenie, nowi ludzie żyli już w zupełnie inny sposób. I zwróćcie uwagę, tak kiedy czytałem to, zastanówcie się nad tym, co tutaj jest, co tutaj się dzieje. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, kiedy oni usłyszeli o tym, o zmartwychwstaniu, co oni zaczęli robić? Jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy Cię słuchali innym razem. I teraz, wiecie, ja tak zastanawiałem się nad tym i kiedy zastanawiałem się nad tym, dzisiaj możesz widzieć dokładnie to samo. Nic się nie zmieniło. Dokładnie nic się nie zmieniło. Oni wtedy, kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, oni wiedzieli, nie, to niemożliwe. Naśmiewali się. To nierealne jest. Co on w ogóle tutaj mówi? Co ten Paweł w ogóle nam do tych uszów wkłada? Inni byli bardziej dyplomatyczni. Widzimy, że byli bardziej dyplomatyczni. Chcieli od razu się z nim rozstać. To powiedzieli mu, o tym będziemy Cię słuchali innym razem. I odeszli. I dzisiaj, jeżeli możesz słyszeć o świętości, o czystości, o nowym życiu w Jezusie Chrystusie. Jeżeli dzisiaj ta prawda jest głoszona, że kiedy Ty oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to przez śmierć i zmartwychwstanie stajesz się nowym człowiekiem.
żyjącym w świętości i w czystości bez grzechu, na tej ziemi. Z czym się dzisiaj zderzysz? Czy nie zderzysz się dokładnie z tym samym? Jedni się będą naśmiewać, a drudzy będą mówić, nie, o tym będziemy cię słuchać innym razem. Obracają się, idą gdzieś indziej. Nie chcą tego słuchać. To im się jakby nie łapie. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby dzisiaj tu na tej ziemi... I dzisiaj mógłbyś pomyśleć o tym, a gdy usłyszeli o życiu świętości, o nowym życiu w Jezusie Chrystusie, wolnym od grzechu, wolnym od pożądliwości, wolnym od wszelkiego zła, to czy od razu nie zderzysz się właśnie z tym? Czy zaraz każdy człowiek, który jest cielesny, nie zacznie uruchamiać się w nim dokładnie ta sama reakcja? Co to za bajarz nam tutaj opowiada takie rzeczy? Przecież to jest niemożliwe. Każdy o tym wie. Oni tak samo o tym wiedzieli. Ale czy oni mieli rację? Czy oni byli po stronie tych, którzy mają rację? Którzy tą pewność, która im pozwoliła na to, żeby zacząć się śmiać i wychodzić? Czy to była prawdziwa pewność? Czy to była pewność, którą dał Bóg? Nie, to nie była to. Bóg przez swego sługę mówi do nich o swoim Synu Jezusie Chrystusie. I tak samo dzisiaj, wiecie, bracia i siostry, Ewangelia jest dalej głoszona i jest mówione to, ale ilu masz tych właśnie ludzi, którzy się naśmiewają? Ilu jest ludzi tych, którzy mówią, o tym będziemy cię słuchać innym razem? Albo i tak naprawdę tego innego razu już nie ma z reguły. Diabeł zaraz porywa takich ludzi i już im życie układa. Dlatego tym bardziej, bracia i siostro, jeżeli Chrystus dotarł do ciebie, jeżeli w Jezusie Chrystusie, to co też wiele razy słyszeliśmy, jeżeli nawet śmierć nie była go w stanie zatrzymać, nie była go w stanie zatrzymać śmierć, on powstał z martwych, to co było niemożliwe, w Jezusie stało się możliwym. To wiecie, tak sobie pomyślałem, moglibyśmy otwierać, ale tylko zwrócę na to uwagę. Skoro grzech wprowadził taki ogrom grzeszności na tą ziemię, skoro grzech poprzez ten jeden grzech stało się coś tak potężnego na tej ziemi, że tyle ludzi weszło w grzech i to pociągnęło za sobą potężne konsekwencje. Do dzisiaj możemy je obserwować. To dzieło Jezusa Chrystusa, co powinno spowodować? Chwała Bogu za to, że ci, którzy idą za Jezusem Chrystusem, ci, którzy należą do Niego, oni wiedzą, za kim poszli, do czego On ich powołał. Chwała Bogu za to i dlatego nie puść się tego. Życie bez grzechu? Dzisiaj ludzie, jak słyszą? Wychodzę. Nie chcę tego słyszeć. Co oni mówią? A właśnie w Jezusie Chrystusie to stało się możliwym. To, co było niemożliwe, to stało się możliwe. To, co można powiedzieć, wrogowi udało się wciągnąć pierwszych ludzi i to za sobą pociągnęło takie skażenie. To, co uczynił Jezus Chrystus, pociąga za sobą taką czystość, taką świętość. Niepojęte, ale chwała Bogu za to. Jezus Chrystus to jest ten, który przyszedł wypełnić całkowicie wolę Ojca. A wolą Ojca jest to, abyśmy żyli dla Niego. Pierwszy Piotra. I w tym pierwszym liście Piotra. Z pierwszego rozdziału czytamy takie słowo od 13 wersetu. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Nie kierujcie się tymi pożądliwościami, które wcześniej wami władały i zmuszały was do tego, aby czynić te wszystkie złe rzeczy. Nie kierujcie się tym. W Jezusie Chrystusie dostaliście od tego wolność. Nie musicie się już kierować tymi pożądliwościami. One nie mają nad wami już władzy, jeśli należycie do Jezusa Chrystusa. Tak tu jest napisane. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami. Które dzieci kierują się pożądliwościami? Nieposłuszne. Tu jest napisane wyraźnie, jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami. Jeśli jesteś dzieckiem posłusznym, nie będziesz kierował się pożądliwością, nie będziesz żył w nieczystości, w grzechu.
A jeśli będziesz dzieckiem nieposłusznym, jakże szybko wróg wytłumaczy, jakże szybko wróg wytłumaczy, że to się nie da. Wychodzę. Nie chcę o tym słuchać. O tym będę słuchał innym razem. Lecz za przykładem świętego, który was powołał. Co tu jest napisane? Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Wiecie, kiedy czytam to, co tu jest napisane, to jest potężne słowa. Świętymi, czystymi, doskonałymi w każdym postępowaniu waszym. Kiedy tak możesz myśleć o tym, kiedy ja o tym mogę myśleć, to jak my potrzebujemy Jezusa Chrystusa, który z martwych wzbudzony, tak samo z martwych wzbudzi mnie i ciebie i wzbudził. Po to, abyśmy byli jako żywi, jako święci, jako czyści na tej ziemi. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dzisiaj Bóg to mówi do mnie i do ciebie, bracie i siostro. Nie zmienisz tego, to jest Boże Słowo. I albo uwierzysz pięknym piewcom dzisiejszym, albo popatrzysz na Boże Słowo, które mówi jasno i konkretnie, że jeśli jesteś dzieckiem posłusznym, nie będziesz kierował się pożądliwościami. A jeśli jesteś dzieckiem nieposłusznym, to pożądliwości władają tobą i będziesz ciągnięty jak wół. Wiecie, jak widzisz nieraz taki, ciągną tego woła, ciągną taką krowę, to wiecie, ona nie idzie tam z własnej woli. Ona jest ciągnięta. I tak samo każdy, który żyje w pożądliwościach, wyszliśmy do potężnej bitwy i tylko ostoją się ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Tylko ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, wygrają, a wszyscy ci, którzy nie należą do Jezusa Chrystusa, przegrają. Tutaj nie trzeba jakiejś nadinterpretacji robić, to jest albo jedno, albo drugie. Jeśli trzymasz się Pana, wygrasz. Będziesz czysty, święty. Będziesz z martwych wzbudzony. Będziesz... Tak jak nie byłeś w stanie żyć w czystości i w świętości, tak w Jezusie Chrystusie będziesz w stanie to zrobić. Jeśli pozwolisz Mu działać, jeśli pozwalasz Mu działać, to On będzie robił porządek w twoim sercu, w twoim umyśle, wszędzie. Nie ma opcji, żeby należeć do Jezusa Chrystusa i żeby twoje i moje życie się nie porządkowało. Po prostu nie ma takiej opcji. Jeżeli idziesz za Jezusem Chrystusem, albo twierdzisz, że idziesz za Jezusem Chrystusem i coraz bardziej jesteś podatny na pożądliwości, jesteś coraz bardziej chłonny tego, to znaczy, że coś jest nie tak. Powinieneś się ratować. Każdy z nas, idąc za Jezusem Chrystusem, powinien doznawać, że jestem coraz bardziej odporny na to. To już mnie nie rusza. To już nie ma wpływu na mnie. I chwała Bogu za to, że w Jezusie Chrystusie to jest możliwe, że mogę być wolny. Ty możesz być wolny, bracie i siostro. Dlatego nie daj sobie zabrać tej wolności. Bo jeśli uwierzysz, obrócisz się tak, jak oni się wtedy obrócili. I co ich minęło? Przecież stanął przed nimi drogi brat w Jezusie Chrystusie, nasz drogi brat w Jezusie Chrystusie. I mówił im o Jezusie Chrystusie, o tym, który może uczynić daleko więcej, niż ludzie sobie wyobrażają. A oni się naśmiewali i minęli. A drudzy nie mieli czasu na takie rozważanie. Dlatego chwała Bogu za to, że w Jezusie Chrystusie ja mogę patrzeć na te słowo i mogę mieć pewność, że w Nim to się wypełni. To się wypełni. Dlatego tym bardziej dzisiaj zwracaj na to uwagę. Jeśli uważasz siebie za dziecko posłuszne, to nie będziesz kierował się pożądliwościami. Nie będziesz. A jeśli uważasz siebie za dziecko posłuszne, a dalej kierujesz się pożądliwościami, dalej jesteś podatny na pożądliwości, to znaczy, że pierwszy element nie jest zachowany. Trzeba wracać do posłuszeństwa, do tego, co mówi Ewangelia, do tego, co mówi Jezus Chrystus. Chwała Bogu za to. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według wierzenia Jego? Wiemy dokładnie, jakbyśmy otworzyli list Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa. Bo ta wiara w tych ludziach, ta wiara w kogo? W Jezusa Chrystusa. Ona czyni w nich to, co nie było możliwe, kiedy oni nie wierzyli w Jezusa Chrystusa. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wiedząc, że nie rzeczami
znikomymi, jakimiś słabymi, niewartościowymi zostaliście wykupieni. Ale zostaliście wykupieni czymś bardzo wartościowym. Wielka cena została za to zapłacona. Więc tym bardziej, skoro Bóg zapłacił tak wielką cenę, to jakiego rodzaju ludu On oczekuje? Świętego, czystego, nieskalanego, nienagannego. Możemy to mówić, to jest napisane, wiecie. Można już w pewnym momencie przejść na tym, że człowiek czyta, ale już do niego to nie dociera. Już jakby nie rewiduje swojego postępowania, że to mam być nienaganny, mam być czysty, mam być święty. Wiecie, kiedy to do mnie dociera, to myślę sobie, Panie, jak ja Ciebie potrzebuję. Te wszystkie sprawy, w których biorę udział, ja mogę wzrastać. Ja mogę iść dalej, ja mogę coraz lepiej postępować, coraz czyściej, aż do białego dnia, bo Ty powiedziałeś, że tak będzie z Twoim ludem. Jeśli będę dzieckiem posłusznym, nie będę kierował się pożądliwością. Jeśli będę dzieckiem nieposłusznym, będę kierował się pożądliwością. Nie ma innej opcji. Ludzie dzisiaj szukają, a dlaczego ja mam takie problemy tu, a dlaczego jestem podatny na to, dlaczego jestem podatny na to, a dlaczego na tamto. To jest bardzo proste. Nie jesteś posłuszny temu, co powiedział Pan. Gdybyś był posłuszny temu, co mówi Pan, byś na Tobie dokładnie się spełniało to, co powiedział Pan. Jeśli nie jesteś posłuszny temu, co mówi Pan, to Pan jest dalej wierny. To też na Tobie spełnia się to, co Pan powiedział, że ci, którzy się nie będą Go trzymać, na nich nie będzie się to wypełniać. Pan dalej jest wierny. A Ty możesz jakby zobaczyć po swojej stronie, gdzie Ty stoisz, gdzie ja stoję, czy jestem po stronie posłuszeństwa, czy nieposłuszeństwa, bo Pan zawsze mówi prawdę. Ty możesz w pewnym momencie przekręcać i mogę ja mówić, że jestem posłuszny, a byś nieposłuszny. Ale to owoc, działanie pokazuje, w którym miejscu ja jestem, ty i ja, bracie i siostro. Dlatego ważne jest patrzeć na te słowa, tak jak ja patrzyłem na to i tak do mnie to docierało. To widać to wyraźnie w Ewangelii. Widać to wyraźnie w tych słowach. Ewangelia Mateusza. I tutaj chciałbym z 5 rozdziału. Piąty rozdział 13 wersetu. Tutaj jest napisane do mnie i do Ciebie. To jest napisane do mnie i do Ciebie. To nie jest do kogoś gdzieś tam w oddali. To nie jest gdzieś do jakichś... W sumie to jest do wybrańców, ale my jesteśmy tymi wybrańcami, bracia i siostry. Bóg nas wybrał. W Jezusie Chrystusie. I tu jest napisane tak. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Słuchaj, co tutaj mówi Pan. Wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, jeśli to, co cenne, zostanie wygrabione z Ciebie, jeśli nie będziesz należał do Jezusa Chrystusa, nie będzie tej soli w Tobie. Czymże nasolą? Jakże ta sól coś będzie mogła spowodować? Na nic więcej już się nie przyda. I dzisiaj możemy to widzieć, że tylko aby była precz wyrzucona i coś dalej się dzieje i przez ludzi podeptana. Ilu dzisiaj jest takich ludzi podeptanych, już podeptanych. Oni nie mają siły. Oni nie mają siły do tego, żeby żyć w czysty sposób. Grzechy ich kładą i wtedy pójdzie taki człowiek, który żyje w grzechu i powie, słuchaj, nawróć się do potężnego Boga, a ty sobie nie umiesz poradzić z własnym życiem. Co taki człowiek, który przyjdziesz do niego ze świata, kiedy zaczniesz mówić o potężnym Bogu, który robi porządek, który jest w stanie poradzić sobie z wszystkim, a w twoim własnym życiu nie w cudzysłowie wielkim, nie potrafi tobie pomóc. On nie potrafi? On potrafi. To tylko blokada stoi po stronie człowieka. I to człowiek mówi, nie chce. I takich ludzi później okazuje się ludzie depczą. Nie słuchają. Dlatego tym bardziej, jak potrzebujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby być solą tej ziemi, aby móc być czystymi i świętymi, żeby nie dać sobie się ściągnąć z powrotem do grzechu, do zła, do życia w pożądliwościach. Wiecie, chwała Bogu za to, że Pan Jezus Chrystus może uratować mnie i Ciebie i On uratuje, przeprowadzi. On uratuje, to znaczy, że będziesz człowiekiem uratowanym. To nie będzie kiedyś, to już się dokonuje. Kiedy oddałeś Mu swoje życie, On Cię uratował.
To nie jest coś, na co będziesz czekał gdzieś tam kiedyś. Ale jak wielu ludzi zawraca z powrotem do swoich pożądliwości poprzez nieposłuszeństwo, nie poprzez posłuszeństwo i trwają w tym miejscu. Dlatego nie wietrzej, bracie i siostro, ja i ty, nie wietrzej. Niech ci nie przyjdą ci, którzy się naśmiewają i ci, którzy mówią, innym razem będziemy o tym słuchać. Nie zwietrzej, nie strać soli z siebie, którą jest Jezus Chrystus. Nie trać tego, bo jeśli to stracisz, to będziesz podeptany. I kiedy ten czas zacznie się wypełniać i Bóg pozwoli na to, żeby to poszło dalej, to tacy ludzie, którzy nie będą gotowi, będą podeptani. Oni nie będą mieć żadnej siły, żeby się ostać. Ich bycie w miejscach nic nie zmieni. Ewangelia Mateusza, dalej chciałbym jeszcze z 8 rozdziału. I tutaj czytamy 8 rozdział od 10 wersetu. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Ale powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Tu czytamy słowa, które wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus. A powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Wielu takich przyjdzie, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Którzy oddali Mu swoje życie. A co się stanie z tymi, którzy nie chcieli być posłuszni, nie chcieli należeć do Pana, nie chcieli Mu się poddać. Czytamy tutaj: synowie królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz, tam będzie płacz i skrzytanie zębów. A dlaczego oni będą wyrzuceni? Dlatego, że byli posłuszni? Dlatego walcz o to. Ja i ty, bracie i siostro, potrzebujemy Jezusa Chrystusa, by walczyć o to. Walczyć o to, żeby mieć sól. Żeby nie dać sobie wykraść, po co cię powołał Bóg w Jezusie Chrystusie. I to nie jest jakieś uciemiężenie. Jeśli należysz do Pana, jeśli kochasz Go, jeśli z Nim przebywasz, jeśli z Nim jesteś, jeśli do Niego należysz. Bo dzisiaj to te należenie, wielu ludzi mówi, że należy. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie wielu ludzi mówi, że należy. Ale ja mówię o takim należeniu, jak to słowo faktycznie mówi. Jeśli należysz do Niego, jesteś Jego własnością, to nie ma opcji, żebyś żył w brudzie. Nie ma. Te słowo należenie zostało dzisiaj bardzo mocno jakby, może nawet nie same słowo, tylko ludzie, którzy używają tego słowa, a nie żyją w ten sposób, spowodowali, że inni, słuchając tego, już nie są tacy czujni. Dlatego niech Pan pomoże, bym ja i ty, byśmy należeli do Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu. Łukasza, 19 rozdział. Czytamy tutaj od 11 wersetu ten cały podobieństwo o 10 minach. Kiedy to Pan przyszedł, aby objąć królowanie i wrócić, przywołał te sługi, dał im 10 min, każdemu dał. Dał to, co było potrzebne. I dał to. A później przyjeżdża, żeby rozliczyć. Ale tu czytamy, wiecie, takie słowa. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo. Dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min i rzekł do nich: obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy: nie chcemy, aby ten królował nad nami. I wiecie, tutaj w tej przypowieści wyraźnie widzimy, co to jest, można powiedzieć, prawie że domena dzisiejszych czasów. My nie chcemy, aby ten królował nad nami. Nie ten Jezus. Nie taki Jezus. My sobie ułożymy swojego Jezusa, ten, który zgadza się na grzech, ten, który pozwala cudzołożyć, ten, który pozwala się denerwować, ten, który pozwala grzeszyć, ten, który pozwala na pożądliwości. My takiego Jezusa sobie dostosujemy, ale nie chcemy, aby ten królował nad nami. Ten prawdziwy, ten, o którym jest tutaj zapisane,
ten, który zmartwychwstał. I ten, który czyni zmartwych wskrzeszonymi tych, którzy za nim poszli. Oni są zmartwych wzbudzeni. Ze śmierci do życia. My nie chcemy, aby ten królował nad nami. Nie taki. I ludzie chodzą, przemierzają, a może taki, a może troszkę taki, a dopasujemy takiego. A jest jeden Jezus, który zbawia. Ten, który zapłacił za moje i za twoje grzechy po to, abyśmy dostali możliwość narodzenia się na nowo. Tak jest napisane w Ewangelii. Narodzenia się na nowo. Do tego, abyśmy mogli stać się nowym stworzeniem. Niepodatnym na pożądliwości, niepodatnym na grzech. Nie ludźmi, w których grzech może królować. Bądźmy raczej po stronie tych, którzy mówią, my nie chcemy, aby ten grzech królował we mnie. Ja chcę, żeby królował we mnie Jezus Chrystus. Chcę być po tej stronie i nie chcę się tego puścić. Tak jak Ewangelia do mnie docierała i do ciebie docierała, to nie puść się tego. On sobie z tobą poradzi, jeśli do niego należysz, jeśli jesteś mu posłuszny. A jeśli widzisz, że dalej grzech ma dostęp, to znaczy, że posłuszeństwo jest zaniedbane. Wiecie, dzisiaj ludzi dużo jest, którzy mówią, tu mam doświadczenie, tam mam doświadczenie, jeszcze tam mam doświadczenie, jeszcze tam mam doświadczenie. Wiecie, jak dzisiaj na tej ziemi, jak bierzesz jakieś CV człowieka i on ma doświadczenie takie i takie, to co to doświadczenie mu powoduje? Że on jest jakiś pobity? Jeśli masz doświadczenia, to korzystaj z tego doświadczenia. Bóg po to ci daje doświadczenie właśnie, żebyś był zdolny. To nie jest uciemiężenie. Doświadczenie dostajesz po to, żeby być zdolnym. Nie po to, żebyś był pobity, jakiś umęczony. Masz kolejną możliwość nauczenia się czegoś. Wyciągnięcia z tego dobrych wniosków, żebyś w następnych doświadczeniach mógł być chwalebny. Mógł być jak Jezus Chrystus. Jeśli masz doświadczenie, korzystaj z tego doświadczenia. Korzystaj. Korzystaj i Pan ci uczyni to, co potrzebne jest. On cię przeprowadzi. My jesteśmy powołani do ludu zwycięzców, nie przegranych. My nie jesteśmy powołani jako ci, którzy mają być przegrani. My jesteśmy powołani w Jezusie do zwycięstwa. A ci, którzy się cofają, Bóg nie ma w takich upodobania. My jesteśmy powołani do tych, którzy mają iść naprzód. Przełamywać szyki, a dzięki komu? Dzięki mojej mocy, twojej mocy? Diabeł jest na tyle inteligentny, tak doświadczony, że jest tak konkretnym strategiem, że nikt z nas sobie z nim nie poradzi. Tylko Jezus. Dlatego jeśli masz tego świadomość, to tym bardziej się trzymasz Jezusa Chrystusa, tym bardziej do Niego należysz. Tym bardziej wiesz, że każde twoje, moje myślenie po swojemu to jest potencjalne miejsce rozbicia. Chwała Bogu za to. Korzystajmy z Jezusa Chrystusa, list do Tytusa. Z drugiego rozdziału chciałbym przeczytać. Czternasty werset. Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. I dzisiaj zderzamy się z tym różnym pojmowaniem Bożego Słowa. Ale po co tu kombinować? Po co tu robić nadinterpretację? Wystarczy to przeczytać tak, jak jest zapisane. Jezus Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Czyli skoro nas wykupi od wszelkiej nieprawości, to znaczy, że już nie będziemy mieć z nią nic wspólnego. On nas wykupił od wszelkiej nieprawości po to, żeby nas stamtąd wyciągnąć. On po to zrobił. Byliśmy w wielkiej nieprawości, w grzechu, w nieczystości. Jezus dał samego siebie za nas, tak tu jest napisane, aby nas wykupić od tego, od tej wszelkiej nieprawości, czyli nas stamtąd zabrać, wyciągnąć nas z tego strasznego miejsca. I oczyścić sobie, bo wyciągnął nas stamtąd, oczyszcza nas sobie.
lud na własność, jako jego własność. Gorliwy w dobrych uczynkach. I to nie jest coś, co człowiek musi jakoś siebie wykrzesać i myśleć o tym. Ty po prostu się taki stajesz, bo jesteś nowym stworzeniem. Ty już w taki sposób myślisz. Ja tak myślę. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Chwała Bogu za to. Dzięki Jezusowi. Nie strać tego. Ja i ty, bracie i siostro, nie straćmy tego. Dzięki Jezusowi Chrystusowi jesteś nowym stworzeniem. Nie w nieprawości. Zostaj stamtąd wyciągnięty. Ale to nie chodzi o jakąś iluzję. Tu nie chodzi o jakieś oszustwo. Jeśli przyjmiesz Boże Słowo, tak jest napisane. Bóg nas tu nie oszukiwał. W tym Słowie nie ma ani jednego oszustwa. Skoro On mówi, że wyciąga swój lud z nieprawości, oczyszcza, to znaczy, że On to uczynił. I każdego, który należy do Jezusa Chrystusa, to się w Nim dzieje. A każdy, który do Niego nie należy, w Nim się to nie dzieje. Bóg dalej jest wierny. List do Filipian. I tutaj czytamy jeden werset. Chciałbym 10 z 1 rozdziału przeczytać. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. I teraz, co tu jest napisane? Abyście byli czyści i bez nagany. Na dzień Chrystusowy, bez nagany. Abyście byli czyści i bez nagany. Czyści to znaczy czyści. Można było teraz rozbijać to słowo, a jacy czyści, a może tak czyści, a może trochę tak czyści. My mamy różne pojęcia czystości jako ludzi. Ludzie. Jeden powie, patrz, słuchaj, to już jest czyste? Pamiętam, jak kiedyś jeszcze jako młody chłopak pomagałem tam jakim wujkowi i tam miałem zeszlifować coś. I dostałem papier ścierny i miałem tam zeszlifować starą farbę z jakiegoś tam elementu metalowego. To wiecie, ja przy każdym jakby ruchu dla mnie już to się wydawało, że to już jest okej. Dla mnie się wydawało, że to już jest okej. I tylko przybiegałem i mówię, to już jest okej, tak czy nie? Nie, to nie jest jeszcze dobre. Jeszcze trzeba tu ściągnąć, dużo. I ja znowu biegłem, bo już mi się wydawało, że już teraz na pewno jest dobrze. Że teraz już na pewno jest tak, jak powinno być. A tu dowiadywałem się, że nie jest tak. I my mamy takie różne pojęcia czystości. Tak samo dzisiaj możesz tego słuchać. Na tej ziemi ludzie mają różne pojęcia czystości, ale tutaj mówimy o Bożym Słowie. Tu jest napisane w Bożym Słowie. Musimy popatrzeć na to z Bożej strony. Bóg ma jedno pojęcie na czystość. Czysty to czysty. Tam nie ma miejsca na skazę. Tam nie ma miejsca na brud i nieczystość. Tam po prostu na to miejsca nie ma. Jeśli jest napisane bez nagany, to bez nagany. Kto był bez nagany? Jezus Chrystus, wiemy wszyscy. Tym bardziej ja i ty, bracie i siostro, jeśli trzymamy się Go, On to uczyni. Chwała Bogu za to. Wiecie, jak patrzę na swoje ciało, jakby na swoje możliwości, to wiem, że jest to niemożliwe, ale jak patrzę na Pana, to wiem i mogę Mu zaufać. Bo to jest możliwe. Jeśli będę się Go trzymał, będę do Niego należał i nie dam sobie wykraść to, co najcenniejsze, czyli miłości do Niego, to po co On przyszedł, po co mnie powołał. I to nie ja sam siebie powoływałem, nie ty sam siebie powoływałeś, to On ciebie powołał. Nasz Ojciec w Jezusie Chrystusie powołał nas do życia. I On to uczyni. On da wszystko, co jest potrzebne. Wszystko nam dał. Tylko trzymaj się Go, nie daj się wyciągnąć dla wroga, który bardzo mocno nad tym pracuje. Bardzo mocno nad tym pracuje. Gorliwy w dobrych uczynkach. Lud czysty, beznagany. List do Efezjan. Liście do Efezjan jeszcze. Chciałbym przeczytać 3 miejsca. List do Efezjan i mamy z listu do Efezjan. Chciałbym z 1 rozdziału przeczytać tutaj od 3 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił, obdarzył w Chrystusie wszelkim duchowym obdarzeniem niebios. Wszystkim nas tym obdarzył. W Nim bowiem, w Jezusie Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata. On nas wybrał. Do tego miejsca każdy to z reguły to bardzo się cieszy. No przecież zostaliśmy wybrani. Ale po co żeśmy zostali wybrani w Jezusie Chrystusie i do czego? Właśnie nie daj sobie wykraść tego cieszenia, bo w Jezusie jest to możliwe. To nie jest jakieś uciemiężenie. To jest coś, co Chrystus sam w tobie uczyni. Jeśli będziesz Nim zajęty, będziesz do Niego należał, po prostu do Niego należał, po Bożemu.
czyli całkowicie do Niego należą. Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Tak jest tu napisane. Przyjmij to tak, jak jest napisane. I zgodnie z tym patrz na swoje życie. Ja i ty, bracie i siostro, patrzmy na swoje życie zgodnie z tym, co jest tu napisane. Zgodnie z tym, abym był święty, aby był nienaganny przed obliczem Jego w miłości. Jeśli nie mam miłości, jestem w zagrożeniu. Jeśli nie mam nienaganności, jestem w zagrożeniu, potrzebuję Pana. Jeśli nie jestem święty, jestem w zagrożeniu. Potrzebuję Pana. Potrzebuję Pana Jezusa Chrystusa. Tak bardzo Go potrzebuję. Chwała Bogu za to. Pierwszy Tesaloniczan. I tu chciałbym z 5 rozdziału. Od 16 wersetu może przeczytajmy. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Co dobre, nie co złe. A sam od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie, po prostu się od tego z dala trzymajcie. Nie idź tam, nie próbuj zobaczyć. Trzymaj się z dala od wszelkiego rodzaju zła. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. On też tego dokona. Jeśli będziesz się go trzymał, jeśli będziesz się radował, kim się będziesz radował? Jezusem Chrystusem. Jeśli bez przystanku będziesz modlił się, na czym to polega? Że bez przystanku zamkniesz się, ja pamiętam tam na południu, gdzie mieszkaliśmy, tam było dużo lasów i tam pamiętam było takie miejsce, gdzie często jeździło się rowerem i tam ludzie jeździli i też zwiedzali to miejsce, była taka chatka pustelnika, tak się nazywała, tam był jakiś człowiek, który zamknął się z dala się zamknął, nikt nie miał i tam on sobie na osobności był i tam najlepiej żył. No nie. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że Bóg w tobie uczyni to, co potrzebne. Ty będziesz w pracy, będziesz w domu, będziesz z dziećmi, będziesz szedł. Ty będziesz miał kontakt z Panem. Ty będziesz z Nim rozmawiał, Ty będziesz Go miał w sercu. I tego musimy się uczyć. Do tego dążyć, ja i ty, bracie i siostro, bo On tak chce ze mną żyć. On tak chce ze mną żyć. To On zapisał w swoim świętym słowie tak. To On kazał to zapisać, byś miał to przed oczami. On chce mieć z tobą społeczność, bez ustanku, a będziesz szedł drogą, jest napisane. To nie było nie napisane, że będziesz sobie leżał, albo będziesz gdzieś tam w takiej czy w innej pozycji. Będziesz szedł drogą, jest napisane, a usłyszysz to, co jest potrzebne. Idź tu, albo idź tu, zrób tak. Albo tak, każda decyzja, która została podjęta z Jezusem Chrystusem, jakże ona jest szczęśliwą decyzją. Zawsze widzisz, że to jest najlepsze, co mogłeś wybrać. Choć twój jakby logika ludzka, twoje myślenie ludzkie mówiło, nie, to nie jest ta droga. Ale jeśli wybrałeś Pana, to jest najlepsze, co mogłeś wybrać. Chwała Bogu za to. I nigdy się nikt nie zawiódł. Ja się nie zawiodłem, ty też się nie zawiodłeś. Ale jakże wielu ludzi dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, gdzie się zawiedli, ale chodzą zmęczeni, z duchem zgaszonym. Dlaczego? Czym się zawiedli? Tym, że w swoich możliwościach próbują cały czas osiągnąć to, co w zakonie jest niemożliwe? W zakonie jest to niemożliwe, żeby osiągnąć po staremu, w starym przymierzu, po staremu. Nie ma opcji, tego nie osiągniesz. Tylko nowe stworzenie jest do tego zdolne. Dlatego
Po to Chrystus przyszedł na tą ziemię. On oddał swoje życie, abyśmy mieli możliwość wskrzeszenia, czyli przeniesienia ze śmierci do życia, z grzechu do czystości. Dokładnie w ten sposób to wygląda. Najlepiej to przyjmować właśnie tak, jak jest zapisane, dokładnie tak, jak jest zapisane. Abyście byli bez nagany na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym jeszcze z Psalmu 34. I tutaj w tym psalmie od 9 wersetu: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Szczęśliwy człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego. Tu jest napisane: bójcie się Pana, święci Jego. Nie brudni Jego, nie nieczyści Jego. Nie pomieszani z tym światem Jego. Ale tu jest napisane wyraźnie: bójcie się Pana, święci Jego. Wy, którzy jesteście czyści, którzy należycie do Niego, którzy jesteście oddzieleni od zła tego świata, w których sercach nie ma tego, co ma ten świat. Bo w sercach świata jest grzech i pożądliwość, dlatego że w tych sercach nie ma Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego tam jest ten cały brud. Dlatego tam to jest. To jest odpowiedź. Jeśli dzisiaj byś zadał pytanie, dlaczego w sercach ludzi jest tyle pożądliwości, tyle zła, tyle grzechu, tyle nienawiści, tyle złego myślenia, tyle... I można było wymieniać, bo tego jest wielka mnogość. Ale nie o to chodzi. Bo nie ma tam Jezusa Chrystusa. Zamkniesz to jednym zdaniem. Nie ma tam Jezusa Chrystusa, bo gdyby był tam Jezus Chrystus, tam byś tego nie znalazł. Po prostu byś tam tego nie znalazł. I dzisiaj, jeżeli jest człowiek wierzący i ma w sercu to, co nie jest czyste, nie jest święte, to też to zamkniesz jednym zdaniem. Tam nie ma Jezusa Chrystusa. Bo gdyby był tam Jezus Chrystus, tam tego by nie było. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego jeżeli w moim sercu jest Pan Jezus Chrystus, tam jest czysto. Jeśli w moim sercu nie ma Jezusa Chrystusa, tam jest brudno. Nie ma inaczej. A dzisiaj jest wiele sił poświęcanych na to, wielu właśnie piewców, którzy próbują udowodnić, że człowiek należy do Pana Jezusa Chrystusa, ale brud nie jest niczym złym, bo przecież Pan Jezus jest. Jeśli jest w twoim sercu Pan Jezus Chrystus, to tam jest porządek. Nie ma innej opcji. Po prostu nie przyjmij innej Ewangelii, bo taka jest Ewangelia, tak jest tu napisane. Do Niego przyjdziemy i tam zamieszkamy. Brudnym? Po to Jezus przyszedł na tą ziemię, tak wielka cena została zapłacona, żeby to dalej było brudne? Śmierdzące? Sam byś w takim pomieszczeniu nie chciał być. Jakże szybko, jak coś, wiecie, zaczyna śmierdzieć, albo coś nieładnie pachnieć w pomieszczeniu, gdziekolwiek, czy to gdzie, w którym pomieszczeniu, gdzie mieszkamy, jakże szybko szukamy, gdzie jest to miejsce, gdzie to gdzieś źle pachnie, żeby to usunąć, żeby to poprawić, żeby tak nie było. Nam to przeszkadza ludziom. Nam to przeszkadza. A dzisiaj jest wiele trudu wkładane w to, żeby udowodnić, że Bogu to nie przeszkadza. Że śmierdzi, że brudno, przecież przyjdzie i tak i będzie sobie tam wieczerzał. Nie będzie tego robił. Nie będzie tego robił. To jest kłamstwo i oszustwo. Tam, gdzie jest Syn, tam, gdzie jest Ojciec, tam jest czysto. Tam, gdzie Go nie ma, jest brudno. Jednym zdaniem to zamkniesz. Ale dzisiaj ludzie chcą po to, żeby się użalać nad człowiekiem, żeby go ogłaskać, żeby dalej jeszcze pchać. Zamiast powiedzieć człowiekowi wyraźnie: idź do Pana, szukaj Pana, pozwól, żeby On w końcu zamieszkał w twoim wnętrzu, żeby On mógł być i będzie czysto. Skończą się problemy, skończą się grzechy, skończą się pożądliwości, będziesz wolny. Chwała Bogu za to, za wolność w Jezusie Chrystusie. Dzięki Bogu za to. Nie strać tego skarbu, który jest dzisiaj bardzo mocno wykradany każdemu, który go posiada. Jeśli posiadasz czystość w Jezusie Chrystusie, jeśli posiadasz Pana w sercu, bo jeśli posiadasz Pana w sercu, to masz czystość, to diabeł wszystko zrobi, żeby tylko zabrać ci ten skarb z serca. Wszystko zrobi. Wszystko.
bo jest mało tych, którzy mają ten skarb. I dalej tylko doczytajmy ten werset do końca. Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Niczego nie brak. Czego ci dzisiaj brakuje? Jeśli na to pytanie może odpowiedzieć, brakuje mi tego, 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 to czy jesteś po stronie świętych Boga? Czy jesteś po stronie tych, którzy należą do Chrystusa, którzy mają Pana? Bo ci, którzy mają Pana, mają wszystko. Oni są już zaspokojeni. Oni są w miejscu odpocznienia. Oni nie muszą szukać dalej. Oni nie muszą kombinować, co tu jeszcze zrobić, żeby mieć spokój w swoim życiu, bo mają Pana, mają spokój. Oni są już uspokojeni, są w Chrystusie. Są w Jezusie Chrystusie. Dlatego, bracie i siostro, niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie w tym, żeby właśnie przyjmować Słowo takim, jakim jest. Nie próbować tego nadinterpretować, tylko przyjąć to tak, jak jest. Skoro jest napisane czysty i święty, to ja taki muszę być. Nie według miarki ludzkiej, ale według miary Bożej, która jest rzetelna, która jest prawdziwa. U Niego, jeśli jest coś powiedziane, że jest złe, to jest złe. To nie jest trochę złe, tak jak my byśmy dodali. To jest troszkę złe. To nie było aż tak złe. Bóg mówi, jeśli jest złe, to jest złe. Nie ma tam skalowania jakiegoś. A jeśli coś jest dobre, to jest dobre. Jeśli coś jest czyste, to jest czyste. Jeśli coś jest brudne, to jest brudne. Nie ma skalowania, że to jest tylko trochę brudne. Nieraz sam się łapiesz na tym, że idziesz, chcesz wziąć jakąś rzecz, a tam trochę brudne to wezmę. Bo to w sumie w domyśle czyste. Nie, tak nie ma. Jeśli jest brudne, to jest brudne u Boga. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie w tym, żeby trzymać się Go, żeby do Niego należeć, bo jeśli On jest w moim wnętrzu, to jest porządek. Jeśli nie mam Go w swoim wnętrzu, to będzie bałagan. I tak jest. Dlatego niech Pan Jezus pomoże nam w tym, żeby do Niego należeć, Jego chwalić, nie dać sobie zabrać skarbu, który dostaliśmy w Nim, za który została zapłacona wielka cena. Chwała Bogu za to. Powodzenia w Jezusie Chrystusie. Życzę Wam i sobie. Niech Pan Jezus nam pomoże właśnie w tym, żeby się nie poddać na tej ziemi. Amen.